Reformatorzy nauczali, że papież był antychrystem i człowiekiem grzechu. Kiedy Biblia została przetłumaczona na ich ojczyste języki, zrozumieli, że odejście od czystej prawdy Bożej wypełniło się przez papiestwo. Jan Wycliffe. Kiedy dwaj papieże walczyli o tron papieski i nawzajem nazywali się antychrystami, Wycliffe stwierdził: zgadzam się z nimi. Hieronim z Pragi. Powiedział on, że papież oraz jego dwór są członkami antychrysta. Hieronim, wielki czeski reformator, został spalony na stosie przez papiestwo. Stał on praktycznie samotnie w obronie prawdy biblijnej. Marcin Luther. Wykrzykiwałbym do wszystkich chrześcijan, aby uznali papieża za prawdziwego antychrysta, o którym mówi Pismo. Jest on tyranem Pisma Świętego, wrogiem i współczesnym Babilonem. Filip Melanchthon. W przemówieniu do książąt niemieckich na temat papiestwa powiedział: pamiętajcie, książęta, że waszym obowiązkiem jest uratować smutne szczątki chrześcijaństwa od tyranii antychrysta i jego kapłańskiej władzy. Jan Calvin. Nie mamy trudności w rozpoznaniu papieża jako antychrysta. List Jakuba mówi, że tylko Bóg jest prawodawcą, a Rzym zmienił Boże doskonałe, niezmienne i wieczne prawo. Urlich Zwingli. Widzę, że zaczęliście niewiarygodne dzieło. Mianowicie chcecie pogodzić Lutra z papieżem. Idąc za waszym przykładem, musiałbym pogodzić Chrystusa z demonem Belialem. John Knox. Rzymski Kościół katolicki jest synagogą szatana, a jego głowa zwana papieżem jest człowiekiem grzechu. Rzymski Kościół jest nierządnicą Babilonu i matką wszetecznic. Jan Wesley. Podpisał on królewską przysięgę przeciwko papiestwu. Rzymski Kościół jest praktycznie pogaństwem i żaden człowiek nie może być zbawiony, wierząc w jego nauki. Protestantyzm na podstawie Biblii udowodnił grzechy papiestwa. Spowodowało to wrzawę w całej Europie, a papiestwo zachowało swoje herezje i mordowało wszystkich, którzy sprzeciwiali się jego autorytetowi i fałszywemu babilońskiemu nauczaniu udającemu chrześcijaństwo.